Hej, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku zobaczycie straż pożarną. Jest to oczywiście wóz strażacki od firmy Dicky Toys, przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. Wóz strażacki otrzymał wezwanie do pożaru i już pędzi na miejsce. Syreny i światła zostały wyłączone. Teraz strażacy mogą wysunąć drabinę na odpowiednią wysokość. Jak widzicie, zasięg jest naprawdę spory, a na samej górze czeka psikawka. Po udanej akcji drabina może zostać schowana, a niedopałki możemy ugasić za pomocą gaśnicy. Nasz wóz strażacki porusza się dzięki pilotowi, który jest połączony z samochodem za pomocą kabelka. Znajdziemy na nim dwie dźwignie. Jedna służy do jazdy w przód i w tył, a druga do skręcania. Wóz strażacki to oczywiście czerwona ciężarówka wyposażona w niebieskie lampy, które podczas jazdy świecą się. Dodatkowo słyszycie też sygnały dźwiękowe. Cały samochód ozdobiony jest naklejkami. Napis straż znajduje się zarówno z przodu, jak i po bokach. Mamy także symbol strażaków oraz dodatkowe kolorowe naklejki, które dodają uroku temu właśnie samochodowi. Myślę, że wóz strażacki zasilany pilotem spodoba się każdemu chłopcu, a być może także dziewczynkom. Ciężarówka prezentuje się naprawdę ładnie, wygląda jak prawdziwy wóz strażacki. Ma ładną kolorystykę, co prawda zrobiony jest z plastiku, może nie najlepszej jakości, ale wszystko bardzo dobrze działa. Jak widzieliście, samochód porusza się za pomocą pilota. Ma też sporo ruchomych elementów, a także efekty świetlne i dźwiękowe. Dzięki tym wszystkim elementom samochód prezentuje się naprawdę fajnie, dlatego ja oceniam go na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktu oraz do oglądania moich pozostałych recenzji, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl.